Cieszyńskie Elżbietanki świętują wyjątkowy jubileusz. 400 lat zgromadzenia sióstr świętej Elżbiety III zakonu regularnego świętego Franciszka. W związku z tym wydarzeniem w Cieszyńskim Teatrze w czwartek 11 sierpnia rozpoczęło się trzydniowe sympozjum. Pierwszego dnia nie zabrakło wykładu na temat historii zakonu, a także spektaklu w wykonaniu zespołu teatralnego. Drugi dzień z kolei upłynął pod znakiem kolejnych wykładów, między innymi na temat służby, jak również sytuacji szpitala i klasztoru cieszyńskich Elżbietanek w okresie wojennym i powojennym oraz projekcji filmu o historii sióstr w Jabłonkowie. 4 wieki już istniejemy, natomiast początki właśnie były 13 sierpnia 1622 roku, kiedy nasza założycielka, matka Apolonia Radermecher, została poproszona o to, żeby zająć się chorymi w szpitalu w Aachen, gdzie chorzy doświadczali bardzo złej opieki i szpital właściwie potrzebował jakiejś pomocy. I ona stała się taką reformatorką tego szpitala. No i tym właśnie sposobem został położony kamień węgielny pod zgromadzenie, chociaż ona zgromadzenia naszego nie chciała zakładać, bo szukała cały czas sióstr, które mogłyby się tymi chorymi zająć. Natomiast miała takich dobrych kierowników duchowych, którzy zaproponowali jej właśnie, że skoro gromadzą się wokół niej panny, które chcą poświęcać swoje życie chorym, to myślę, że to jest znak właśnie tego, żeby zgromadzenie powstało. No i później, kiedy powstało tam zgromadzenie w Aachen w Niemczech, to zaczęło się rozwijać i siostry zakładały nowe domy w Niemczech, w Austrii, w Słowacji, no i później z Pragi dotarły do Wrocławia. No i potem trafiły tutaj do Cieszyna w 1753 roku. Trafiły do Cieszyna i tutaj się zadomowiły i tutaj ten zakon zaczął się rozwijać. Były potrzebne, ponieważ był tutaj szpital wtedy tylko dla mężczyzn i hrabina potrzebowała, żeby też był właśnie szpital dla kobiet. No i sama, kiedy leczyła się we Wrocławiu u sióstr Elżbietanek właśnie, postanowiła, że zaprosi siostry, żeby właśnie przyjechały tutaj do opieki. No i najpierw powstał dom w Cieszynie, w budynku dzisiejszej poczty. Natomiast później, kiedy warunki sanitarne niestety nie pozwalały na to, żeby tam już mogli przebywać chorzy, siostry po wielu trudach, ale też dzięki Bożej opatrzności i dzięki dobrym ludziom, wybudowały dom na Wzgórzu Bobreckim, gdzie obecnie mieszkamy. No właśnie, no to już przejdźmy z tej historii do teraźniejszości. Jak to wygląda na chwilę obecną? Czym wy się zajmujecie? Tak, nasz główny charyzmat to jest właśnie pochylanie się nad chorymi i zobaczenie w nich cierpiącego Chrystusa, nad tymi też, którzy nie mają opieki. I dzisiaj mamy, to był szpital kiedyś, natomiast dzisiaj w szpitalu jest założona Fundacja Świętej Elżbiety Węgierskiej, która prowadzi zakład opiekuńczo-leczniczy, prywatny dom opieki Kana, a także dzienny dom opieki Tabor oraz rodzinny dom pomocy w Tarnawie, którego miejsce jest nie tutaj, ale w Tarnawie. Ale też jako zgromadzenie mamy tutaj dom pomocy społecznej, a jeszcze na placówce mamy taką ochronkę, świetlicę dla dzieci z takich ubogich rodzin. Sympozjum zakończy się dzisiaj, 13 sierpnia. Głównym tematem będzie kwestia powołań. Taki piękny jubileusz, to czego Wam życzyć na te kolejne lata? Myślę, że najbardziej to wzrostu duchowego, żebyśmy były święte i naprawdę, żebyśmy widziały zawsze dobro drugiego człowieka ponad własne, ale też licznych powołań, żeby były te osoby, które ofiarnie będą pochylały się nad chorymi. No właśnie, a jest problem z tym? Taki dzisiaj jest świat, że raczej mniej jest teraz powołań i można powiedzieć, że jest taki kryzys, że osoby, nawet jeśli odczytują dzisiaj powołanie w swoim sercu do życia zakonnego, to nie mają odwagi, żeby pójść, bo z wielu rzeczy trzeba zrezygnować. Jest to wyrzeczenie i jest to ofiara mimo wszystko. Natomiast myślę, że są takie radykalne osoby, które chcą radykalnie iść za Jezusem i służyć drugiemu człowiekowi, ale jest ich na pewno mniej już. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.